Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam w kolejnym odcinku z gry RimWorld. Dzisiaj będzie troszkę krótszy odcinek, jak około 20 minut, bo jest bardzo już późno, ja nie miałem czasu nagrać tego wcześniej, a się muszę wyspać, no bo jeszcze chodzę do szkoły. Niestety. Co my ostatnio zrobiliśmy, nie pamiętam w ogóle nic, jestem tak zawalony jakoś ostatnio, znaczy ostatnio, dziś. W ogóle nie potrafię myśleć. Wiem na pewno, że tu musimy to rozwalić, żeby zrobić w końcu jakieś normalne sypialnie naszym kolonistom, żeby mieli własną sypialnię każdy. Trader jakiś, okej, okay. Już się tak bardzo, aż tak bardzo nie cieszę kiedyś, bo nie muszę w końcu wyczekiwać tradera, żeby mieć sadzonki. Ale mimo wszystko może coś ciekawego zawsze przyniesie. Co oprócz tego ja chciałem zrobić? Nie wiem, czy te dwa wiatraki wystarczają teraz nam, tak naprawdę. Ile my pobieramy? A nie, ja się bałem, że kolejną wieżyczkę w końcu wziąłem i nie będę mógł już ich ogarnąć, jeżeli chodzi o prąd. Zapomniałem, że one nie są automatyczne i nie muszę tam w ogóle prądu mieć. Ale jedną baterię jeszcze na pewno bym chciał zrobić. Zawsze więcej energii, jak się ma zmagazynowane, to nic się wielkiego nie stanie. Albo tu się taki mini pokoik zrobi na te. Jeszcze na skrosie wiedza, no mega strasznie mnie nerwuje, że to tyle zajmuje. Kto jest naszym minerem? Lazy. Lazy jest minerem. Jak tylko wstanie. Czy nie, nie dam jej kilofa, bo nie mamy kilofa. Musiałbym zrobić kilofa, nie mam jak. Są traderzy, Emmo, ogarnij, co oni mają do sprzedania. Hops. Ej, czy ja to. Nie, to jest hej, okej, już się zapomniałem. Z hopsów się robi. Piwo. Nic ciekawego tu nie mają. Coś im mogę sprzedać, medycynę mają. Medycyny może, jezu, strasznie droga jest. Nie opłaca mi się kupować medycyny od nich. Co to jest? Rimramy? Mogę kupować inne zwierzęta. Extremely aggressive and very powerful. Aha, czyli bardzo agresywne i bardzo silne zwierzaki. Ej, a to może być spoko, bo one mogę je czegoś wytresować. A skoro są bardzo agresywne, to normalnie bym tego nie dał rady ich oswoić, a tak to mogę kupić już oswojone. Ale na razie nie mamy aż tak dużo żarcia dla tych zwierząt, nie mamy za dużo rzeczy ogarnięte. Zresztą nie przychodzą na razie jakieś strasznie silne te ataki przeciwników, a rimramy możemy sprzedać. Nawet trochę drogo. Dobra, to nic tu nie robimy z nimi. Znowu jest Redfields. Redfields jest w każdej mojej grze. Shielding supplier? Co to jest w ogóle? Lazy, obczaj. O, jakieś. A, no dobra, po prostu jakieś z pistoletami. A to tutaj gówna może mi sprzedać. Te broni, z których nie korzystamy. Plastic knife też. Pistolet zwykły też. Tyle chyba. Sniper rifle. Ale beznadziejna celność. Nie chcę czegoś takiego. Dobra. Starczy zawsze więcej srebra, a wiem, srebro jest przydatne, bo się z niego robi silikon, później na chipie się przydaje. Tutaj na modach. A tu, okej, jeszcze będę tutaj nosić. Lazy cop to, Boże, ile to zajmuje. Strasznie długo. Bez modów idzie to 5 razy szybciej, tak mi się wydaje. Ciuś sobie, idą, okej. Jak jest z jedzeniem? Jedzenia mam, no tak, nie za dużo, minimum już, ale sądzę, no właśnie, już 95%. Zaraz będzie masa ziemniorów, potem będą bananowce, potem nie, potem już nic nie będzie. Kawy nie zjedzą przecież, ziaren. W ogóle jeszcze jest jeden niezasiany kawałek. Emmo powinna, a okej, Emmo już na razie woli ziemniory wyjmować, nie wiem co tam się robi. Ciąć? Ciąć po prostu chyba, nie? Mi to weźcie, a ja tu dałem jeszcze jedną jakby warstwę muru. Już mówiłem o tym w poprzedniej serii. To się przydaje, jeśli ktoś by szedł z tyłu po prostu. Taki 5x5 bym... Jezu, kolejny 5x5 pokój chciałbym robić. To jest 5x5? Podłogę najlepiej zaznaczyć i wtedy sprawdzić. 5x4, okej, okay, to jeszcze jedną dalej tutaj.
I mamy 5 na 5 pokój. Tu w środku jakieś tam łóżeczko, nie będzie potem. Room, a po prostu baraki. Siądzia, prison cell, ok, to wszystko jest teraz podpisane. Mogę patrzeć sobie pokoje. Do zwykłych pokojów będą nieautomatyczne drzwi, zresztą tak na razie nie mogę robić automatycznych drzwi, co mnie trochę denerwuje, bo chciałbym już je robić. I to pewnie będzie w konstrukcja dwójka. Tak, power doors mogę w końcu robić. I to się bardzo przyda. W ogóle ja już mam crafting na jeden, mogę w końcu sadzić bawełnę. Tak mi się wydaje. Zaraz tu znajdziemy to. Cotton, jest, właśnie, to chciałem. I czy mi na razie się opłaca sadzić zwykłe drzewa? Sądzę, że zawsze można, bo te drzewa długo rosną. Które wybierzemy, to bez różnicy. Tak naprawdę. One różnią się, niektóre rosną szybciej, niektóre wolniej, ale praktycznie wychodzi tyle samo drewna. Te, co rosną szybciej, dają mniej drewna, te, co rosną wolniej, dają więcej drewna. No, taka logika. Normalne raczej. Może są jakieś zwierzęta. Jakby były, to by było spoko, bo by było mięso na jakieś potrawy lepsze, a nie zwykłe posiłki. Mógłbym robić te zaawansowane, które dają zawsze perk im, że są dobrze najedzeni. Czy coś w tym stylu to jest. Ile oni mogą spać, no? One, przepraszam, one. Nasze kobiety. Tu kolejny pokój. Wiem, że któraś z nich, chyba Emmo, nie może mieć za dobrego pokoju, bo jest tą mascetką. No ale zawsze nie będzie miała tych dwóch minusowych perków, że z kimś miała, dzieliła sypialnię, no i jeszcze ktoś jej przerwał sen. Feeling great, no, no właśnie. Jeszcze są te plant, to jest świetny perk. Za każdym razem jak zasadzi roślinkę albo ją zetnie, to tam się lepiej czuje po prostu, bo się lubi zajmować roślinkami. W ogóle światło bym szczędzić dał, bo ona tam nic nie widzi. Ciemno ma jak w dupie i te grzyby jej rosną. Te grzyby mnie denerwują. Ciągle rosną gdzieś, no. A tu im podłogę właśnie. A, drewno się przyda do podłogi. Chociaż czy mi potrzebne drewno na podłodze? No, wolę z bloczków kamiennych to zrobić. Hall of Things. Jeszcze więcej tych kamieni, bo tu zaraz się skończy, jak zaczną tu normalnie budować, ale to jest tego przenoszenia teraz. Lazy 11 się tu zajmuje czymś, a Antony craftuje, okej. Okay. Zawsze się to przydaje. Zaraz będzie bloczki robiła, ta będzie robiła te pokoje. A, jeszcze zapomniałem o łóżkach w ogóle. Z czego mamy dużo skóry? Z dromaderów. I dwa łóżka. Tu oczywiście jeszcze będzie ten, zapomniałem dodać. Od razu za pamięci tutaj dam. Żeby była ściana jeszcze. Podwójna, jakby ktoś się chciał walić. Ale teraz będzie tu ziemniorów, o Boże. Chyba przesadziłem z ilością upraw. Tak mi się wydaje. O, masakra. Spójrzcie na to, no. Stockpile. Tu trochę go zwiększymy na te ziemniory, żeby ich nie kładli czasem na zewnątrz zaraz. A tu jeszcze w ogóle bym wykopał kawałek. A, no jeszcze ważna rzecz. Tutaj też najlepiej dać lampę, żeby te głupie grzyby nie rosły. Ja bym ściął od razu. Bez światła będą rosły te grzyby właśnie. Wiecie co, są jeszcze bananowce. Nie wiem, ile one będą tak naprawdę dawały, ale połowa tych ziemniaków sądzę, że wystarczy naszej kolonii. Jeśli chodzi o uprawę, dlatego wezmę zone. Ten zlikwiduję. To nadal będzie rosło, ja po prostu zaraz kliknę, żeby oni wszystko to naraz ścieli. Ale tak ogólnie, żeby wyżywić naszych kolonistów, tyle wystarczy na luzie. Dajmy na trójkę. Krematorium ma tutaj zrobione, ok. Żeby pracowali. Te dwie turbiny raczej dają radę. Research wziąłem, żeby robili? To czemu Emmo nie... A, Emmo jest od roślinek, dlatego była cały dzień zajęta roślinkami. Teraz powinna już researchować, jak rano wstanie. Posiłków jest? Posiłków jest, luzik. No, a teraz w końcu nie może się martwić o to głupie żarcie. No i sobie wyobraźcie, jakby wyglądała ta kolonia, gdyby od samego początku nie musiałbym używać tych... Jak to się nazywa? Nasion. Tylko po prostu mieć coś takiego. No, bez sensu było z tymi nasionami.
Bardzo się cieszę, że rośnie ta bawełna teraz. Będę mógł w końcu robić im ciuchy, żeby mi tak gorąco nie było, no. Ale gdzie to jest, ja nie wiem. Sądzę, że jeszcze będę musiał crafting na drugim wyresearchować. Nie, jeszcze chyba nie. No nawet nie muszę, nie wiem. Zobaczymy w przyszłości. Tu jeszcze jest miejsca, mam nadzieję, że... Nie, już nic nie biorą, ale no jak to zetniemy, to będzie jeszcze dwa razy tyle. Czemu tu zniknął mi... stockpile? Ojej, nie ten, ten. I chcę go normalnie wziąć, poszerzyć. Na mięso, ale że go my nie będziemy zwiększać. O, w ogóle zapomniałem, że tu jakiś gościu przyszedł. Emo, weź wstań na szybko. O Jezu, już odlecieli. I nie zauważyłem, co oni mieli do sprzedania. No, jak te rimramy w ogóle? Rośnie im ta, nie wiem, jak się ta sierść im rośnie. A czy one się będą rozmnażać, to ja nie wiem. Fajnie by było. No jakoś to już idzie. W końcu sypialnie będą mieli. Boję się tylko jakichś raidów teraz bardzo, że ktoś do nas wleci i nas pozabija. Jeszcze bym się zajął bardziej z tymi wieżyczkami, ale no kurczę. Co? Co? Balista? Co? Mogę balistę robić? Dziwne to jest trochę. Z chęcią też czym prędzej bym zrobił mur wokół naszej kolonii, jakiś taki większy. Z tej strony bym się zasadził na maksa. Otóż nam rosną... jak one się nazywają? Grow rate tylko 85%? A, bo chyba jest za ciepło, żeby one tutaj tak rosły. Tak mi się wydaje. Każde jakby, każda roślina ma temperaturę do siebie przystosowaną. Na przykład banany mogą rosnąć tu normalnie, ale te dęby tu już nie za bardzo. Może lepiej jakbym inne jakieś te wziął. Coś oszalało. Mega skarab. Blisko kolonii jest. Gdzie jest Lazy? Ty tylko jedyna potrafisz strzelać, chodź mi tutaj, ty masz dobrą broń, Barton też masz broń. Dosyć spoko, nawet bardzo spoko. Stampy, jesteś beznadziejny ze strzelania, ale chodź tu do wieżyczki. I zajmijcie się nim, no. Jak on to, jaki to ma zasięg? Nie za duży. No i strzelać. O, ale mają cela. Uciekaj, Lazy. Dobra, ludzik. Daliśmy już radę. Zawsze mięsko z niego będzie. Dużo z niego mięsa nie będzie, ale tam zawsze coś. No możemy nawet zobaczyć, ile ona będzie miała. 16, no. Półtora posiłka. Także nie za świetnie. Czemu tutaj nie sadzą na bokach jeszcze? Shielding supplier kolejny, czyli kolejne bronie, mi się wydaje. Nic ciekawego nie mają. Warhammer, po co mi coś takiego? Nie, nic ciekawego nie mają. Olewam was. Jest już jedna sypialnia, czyli komuś... Lazy, tak. Lazy, jesteś najlepszą moją kolonistką. Tak uważam, dlatego to łóżko biorę jako medyczne. I Lazy automatycznie sobie użyje tego. Stampy odwiedza grób naszych przeciwników. Okej, okay. Zawsze jej to zwiększa trochę radość chyba. Beauty i komfort mają masakryczny po prostu. Czemu jej nie będzie rosło to bardziej? Czy muszę mieć jeszcze lepsze łóżka? Mogę robić w ogóle lepsze łóżka? Nie mogę. Muszę chyba tą konstrukcję rozwinąć bardziej. Ale Jezu, Lazy, ale... Dobra, śpi w tym tam, co mnie to obchodzi. O Jezu, raid, no właśnie. Sporo, 5 aż. I mają dobre bronie. Jest niefajnie, jest bardzo niefajnie. Oni będą szli raczej z tej strony. Z tej strony, no tak średnio. Nie mam za bardzo jak obstawić naszych kolonistów, którzy są bez wieżyczek. Szybko bym zrobił tu ze 3 sandbagi i w tym miejscu po prostu ułożył Tom. Lazy i Barton. Nie Bartona, bo to nie jest facet, tylko Barton. Ale Stampy, weź się tym zajmij, proszę cię. Okej, zrobiła wszystkie przynajmniej. Pracuj, pracuj. Zjedz sobie i musimy być teraz gotowi na atak. Już zaczynałem atak. Stampy, chodź do wieżyczki.
Lazy, ty masz dobry pistolet, stój tu. Barton, sobie zjedz najpierw. Anton, jesteś ślepa, to się na nic nie nadasz. Już zjadłyście? Szybko, szybko. Emmo, do wieżyczki. Barton, obok Lazy. Antony, ty masz tarczę chyba. Tak, ty masz tarczę, będziesz mięsem armatnim, chodź. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że damy radę. Zapiszę sobie w razie czego. Antony, chodź mi tu. Nie wiem, ile ta tarcza tak naprawdę daje. Czy ona ich da radę obronić przed jakimś strzałem, czy... Nie za bardzo. Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Strzelać, strzelać, strzelać. Te debile strzelają w moje rimramy. Jedzą posiłki. O Jezu, one są chyba głodne strasznie. O Jezu, co one są takie głodne? A bo nie ma żadnego żarcia tu dla nich. Fuck. Zapomniałem o tym. One tyle dni już nie jadły. Dobra, zaraz zjedzą. Nie ma zasięgu na nie. Rimramy, uciekać mi stąd, proszę was. Animal area. Tu was nie może być. Spieprzaj mi stąd. Jaki oni mają zasięg na tych broniach? No, to jest chore. Ten gościu to jest, ja nie wiem. Scout rifle. Jak on w ogóle strzela mając tarczę? Sunshaders, no, shield shooter shield. Uuu. Można mieć tarczę, która jeszcze broni od strzałów. To jest w ogóle niezła sprawa. O, ten strzelił mu w plery. O Jezu, strzelam już w Antony. Teraz Stampi. Niech strzelają w Antony. Antony ma tarczę. O Jezu, dostała już chyba. Jest, uciekają. Super, luzik. Wszystkich mogę już oddraftować. Chef, ty się na coś nadasz? Jaki ty jesteś super kucharz. Nadajesz się do strzelania. Crafting masz super. Nie, ja cię biorę. Ty musisz być mój. Stary. Ciebie nie chcę. Slowpoke. Szybciej, wolniej będzie. Chociaż kurczę, no też by się przydał. Oboje was będę musiał wziąć. O Jezu, nie, 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 nie biorę go. On nie ma lewego oka, bo mu wystrzeliliśmy i nie ma prawej nogi, nie będzie mógł nawet się ruszać. Tego za to będziemy mogli wziąć. To jest bardzo niefajna rzecz. Będzie wolniej się poruszał, bo ma słabe plecy. Ale zawsze do czegoś się przyda. Co ty będziesz mógł robić? Growing, konstrukcja, gotowanie, mining, crafting, zawsze coś. Ja ci zrobię szybciutko jakiś sleeping pot. Wiem, że sleeping potów nawet nie trzeba przestawiać. Gdzie to jest? Furniture, sleeping spot. Mogę po prostu coś takiego zrobić. Już go możemy zabrać. Weźcie go, on tam zaraz umrze. Nie chcę umrze. Jak jest to z Haygrass? Jeszcze to dużo będzie rosło. Dlatego tutaj bym szybko dał jeszcze ziemniaki. Włóżcie tu mi ziemniaki. Żeby te rimramy miały co jeść, bo one zaraz z głodu zdechną. Ten jeden przynajmniej. Dwa zjadły już sobie, a ten to nie wiem. O, ten to już zaraz z głodu zdechnie. Stampi opatruje naszego rimrama. Mam nadzieję, że nie medycyną. No, bez medycyny, okej, okay, to bardzo dobrze. Na rimramach nie mamy po prostu środków na razie. Nie jesteśmy na tyle bogaci, że mogę sobie wywalać medycyna na zwierzaki, no bez przesady. A tego to już możesz opatrzyć medycyną. Żeby mu się nic nie stało na 100%. Shondzia. To jest doktorem. Barton jest najlepszą doktorką chyba. Albo Emo, a Shondzia? Twój, jaka Shondzia? Stampi. Trójka. Słabo. Barton, dasz radę? No już nie, nie ma co czekać tak naprawdę. No, zaraz, ona może zaraz umrzeć. On, to nie jest ona. Co jest? Jakiś artefakt znalazła? Czy ja go powinienem aktywować? Ej, boję się trochę. Ej, zapiszemy i sprawdzimy. Jak to będzie coś głupiego, to zakończę. No i tak chyba zaraz będziemy kończyć odcinek. Mówię, no króciutki musi. Tak, zaraz kończymy odcinek. Także aktywuję go. U.
O cholera. To mamy przesrane. Dobra, nie będę go aktywował po prostu. I tak na razie zakończę odcinek. Jak wczytam, to przecież tak będzie, jeszcze on nieaktywowany. Także jak się podobało, to daj lajka, subskrybuj. Sorki, że taki odcinek dzisiaj krótki, na szybko. Po prostu nie mam już sił, jest późno, muszę jutro rano stać. I widzimy się w następnym jutro. Cześć.